To zabrzmiało jak u skaldów. Ludzie, wpiszcie komentarze. Bardzo Ci dziękuję za ten wpis. To przemiłe. Tak, to fakt, że chodzi o pozycjonowanie, chodzi o... Ja jestem zadowolony ostatnio, ponieważ mniej więcej dwie osoby dziennie jest subskrypcji. To jest dobry wynik. No, oczywiście, że chciałbym 100 albo 1000, tak jak niektórzy, ale po pierwsze, to jest temat bardzo niszowy i bardzo dziwny. I nie mogę wymagać od każdego, słuchaj, zapisz się to tamto o 10, bo inaczej... Nie wiem, ja szukam na YouTubie tak, żeby tylko subskrybenci mogli oglądać niektóre rzeczy, a niektóre nie. Kiedyś pamiętam, że w dawnych czasach na YouTubie była taka możliwość, ale ja jestem słabo związany. Lada moment będę pracował jeszcze w inny sposób. I lada moment zupełnie pokażę zupełnie jeszcze inne moje działania. Przede wszystkim artystyczne, już bardzo się szykuję do tego. No i nareszcie zobaczymy, bo moja... Przyszła asystentka, chyba się odzywa, bo mam nadzieję, że grupę tych asystentów stworzę nareszcie w taki pełny, ale to o dziwo będą to kobiety, a nie mężczyźni. Może jeden mężczyzna, ale nie jestem pewien, czy wytrzyma nerwowo to wszystko. Bo to jest poświęcenie się. W pewnym sensie trzeba się poświęcić, w pewnym sensie trzeba oddać siebie. Nie mnie, tylko astrologii. Bo astrologia wymaga dużego poświęcenia. I tutaj Madzi bardzo dziękuję, bo Madzia naprawdę wiele robi w Łodzi. Małgosia oczywiście w Warszawie też, ale jeszcze inne formy trzeba wytworzyć, żeby była ta grupa stała. Bo przypuśćmy, że nie będę miał czasu, no to asystent pojedzie i poprowadzi tę lekcję. Oczywiście ktoś powie, no ale proszę pana, pana nie było. Nie, asystent, tak, u profesora Leszka Weresa też żeśmy prowadzili zajęcia. I też te zajęcia nie były wcale gorsze, czy prowadził Witek, czy prowadził Artur, czy prowadził Tomek. Tomek przecież pierwszy prowadził, oczywiście, że tak. Tomek zresztą jest wybitnym nauczycielem, w ogóle znikł z astrologii. Oczywiście, że tam na pewno gdzieś jest w Warszawie i tą astrologię ciągnie, chociażby dla siebie, ale także i jeszcze wielu nas jest, którzy, no Piotr chociażby, który już odszedł od nas w Gdyni, nasz wspaniały kolega, który świetnie poprowadził aspekty. Zresztą uważam, że ponieważ znam, każdy wykładowca ma swoją, znaczy każdy z nas ma swojego konika, a tutaj na wykładach, kiedy się prowadzi szkołę, nie może być tego konika. Trzeba być sumiennym, trzeba być bardzo precyzyjnym, bardzo dokładnym. Czasami wręcz aż za bardzo precyzyjnym, bo od tego zależy, co, jak będziecie potem dalej postępować, bo ten pierwszy raz jest najważniejszy. Z kim macie do czynienia? Bo to jest najważniejsza rzecz. Przesączyć się tą atmosferą i w tej atmosferze już się do końca życia jest. I to jest najwspanialsze. I to jest w astrologii. Także ja miałem szczęście akurat trafić na profesora Leszka Weresa i to chylę moim przyjaciołom i bliskim, że pozwolili mi na to i dali mi 3 lata. 3 lata na to, żebym był naprawdę, przypuśćmy, naprawdę dobry. Stało się troszeczkę inaczej, ale to opowieść na kiedy indziej. Także tutaj to mówię. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, a to szelest szczą kartki. Do zobaczenia.